Kilka dni trwał montaż nowych świątecznych dekoracji na ulicach naszego miasta. Na placu Marii Konopnickiej nie tylko zawieszono ozdoby na słupach oświetleniowych i światełka na choince. Na płycie placu ustawiono trójwymiarowe bombki świetlne, ogromne LED-owe prezenty. W Parku Konstytucji na włączenie czekają już dwa niedźwiedzie, a na ratuszu również już widać nowe dekoracje. Na zakup nowych ozdób wydano w tym roku niemal 400 tysięcy złotych. Czy było warto? Ocenimy 6 grudnia. Na ten dzień ratusz zaplanował uroczyste włączenie instalacji. Przyznać jednak należy, że świąteczny wystrój głównych punktów miasta zapowiada się naprawdę imponująco.